W tej chwili pracujemy, jak wiemy, nad takimi propozycjami, planami, a mianowicie wiemy, że RABO zobowiąże się w stosunku do KNF-u do przeprowadzenia połączenia dwóch banków, RABO Polska i BGŻ. Data jest czerwiec tego roku, w związku z tym przygotowujemy się do tej transakcji. Jednocześnie RABO podpisał umowę z BNP Paribas o sprzedaży banku BGŻ. Zostało to już opublikowane, więc to jest wiadomość publiczna i w tej chwili przeprowadzane są rozmowy, dyskusje, rozmowy, spotkania RABO z KNF-em z prośbą, aby KNF odroczył albo anulował zobowiązanie RABO do przeprowadzenia połączenia banku RABO Polska z BGŻ-em. W związku z tym zostałaby ta sprzedaż banku BGŻ, a RABO kontynuowałoby swoją działalność w Polsce poprzez RABO Polska. Plany banku na rok 2014 są bardzo, bardzo ambitne. Będziemy kontynuować obecną strategię biznesową, czyli z roku 2013. Bardzo duży nacisk, fokus na rozwój bankowości, ofert, usług dla rolnictwa, dla rolników, jak również i chodzi o obszar detaliczny dla wszystkich segmentów tego obszaru. Również będziemy obsługiwać firmy, szczególnie te mikro i SME, czyli małe, średnie, pośrednie. A więc to jest kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy tak bardzo intensywnie, szczególnie w drugiej połowie ubiegłego roku. Wygląda na to, że to jest po prostu kontynuacja i bardziej dynamiczny rozwój tego, co szczególnie zauważyliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku. A więc, że firmy będą więcej inwestować, w związku z tym będzie większe zapotrzebowanie na kredyty inwestycyjne i innego rodzaju dla firm. No i oczywiście detal również, że będzie się bardzo rozwijał, gotówkowe pożyczki, ale również wszyscy mają nadzieję, że hipoteczne również zaczną rosnąć i jakieś programy specjalne będą uruchamiane przez banki, jak również przez organy państwowe. W zależności również od tego, czy rynek będzie miał więcej finansowania średnio-długoterminowego, które jest tak potrzebne na finansowanie hipotecznych.